Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy dzisiejsze zmagania na tej wodzie, czyli woda PZW Umer, nic dodać, nic ująć. Na tą chwilę jest godzina 6:28, 23 września 2021 i na dodatek czwartek, więc zaczynamy dzisiejsze zmagania. Oto na Umrze już pierwsza rybka na klasyka zaliczona, czyli nieduża płotka, wymiarowa oczywiście, bo wymiar płotki w województwie, w okręgu świętokrzyskim wynosi 15 cm, więc na wejściu na klasyka płotka. Pinka i klasyk oraz druga na cukiereczki, na metodę. A co uda się złowić, połowić, zobaczycie to na moim najnowszym filmie, oto z tej wody. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno, już jest podciągnięcie na klasyka i zaraz będzie kolejna rybka, tak myślę, ale delikatnie to ma jechać. Więc kilka godzin na wędkowaniu na tym zbiorniku, bo bodajże jeden film tylko z tego zbiornika był jeszcze na noc, z nocy, jak jeździłem z Marcinem, którego serdecznie Marcina pozdrawiam, pozdrowienia Marcin. I teraz kolejny film z tej wody. Trzeci raz jestem tu w życiu, raz na zawodach byłem swojego koła, później z Marcinem. Dwa razy nie połowiłem za dobrze. No i czas w końcu przypomnieć sobie, odwiedzić stare miejsca. I dlatego wypadł na tą wodę w ten wrześniowy dzionek. Zobaczymy, co uda się połowić. Liczę na klasyka. Już jest pociągnięcie, widzicie, na klasyka liczę, a nuż widelec, może na metodę, jakiś bonusik się trafi, na cukiereczka, ale bardziej skupiam się dzisiaj na klasyku i dubaniu tej drobnicy, dokładnie tej drobnicy. Teraz niewielka, mała płotka. I tak to mniej więcej wygląda, czyli niesymetryczna pętla, zestaw na niesymetrycznej pętli, do tego skrętka, przypon 60 cm, 0,10 i haczyk 18, dwie pinki. I tak to mniej więcej ten zestaw wygląda do klasyka na tej wodzie. Więc cóż mi innego zostało, wędkować i pokazać to, co połowie, jak połowie, na filmie. Więc zostańcie ze mną i jedziemy z tym tematem dalej, dalej, dalej. I zapowiada się, wiecie jak, woda PZW, nie inaczej, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie pamiętajcie o tym, bo ja też o tym zapomniałem. Jedziemy z tym koksem i zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem, bajecznie Pyza, bajecznie. Znów pyka, to ma jechać. Tak, przynajmniej ta pierwsza płotka, że letko pyknęło i od razu wygięcie. Intensywnie. A teraz prawdopodobnie znów maluszek, malutka, niewymiarowa płotka. Obawiam się, żeby tylko one nie brały. No ale zobaczymy, posiedzimy, pokombinujemy. I zobaczymy, jak to mniej więcej wyjdzie. Metodę podtrzymamy, nie będziemy często przerzucać, co jakiś czas zmienimy przynętę na inny kolor. No i oby tak, chociaż na metodę jakąś rybę jedną złowić, żeby darmo nie stała. No ale skupiamy się, tak mówię, na klasyku. Wiaterek się zrobił. Damy, wędkujemy. Jest w pytkę, 6:38,
posiedzimy do południa bez nęcenia wstępnego. Tak to jak brania będą, to często będę przerzucał, ściągał rybkę, przerzucał, no i stopniowo zanęcę sobie odległość, na którą stawiam zestaw na klasyku. I takie łowienie w ten drugi dzień jesieni, jak to się mówi, i pinka, pinka, robactwo. I tak to leci. Okej. Wędkujemy. Nawet okonek niewymiarowy się trafił, no ale klasyk daje radę. Wędkujemy dalej. Ryba się nie zapięła, więc przerzuciłem zestaw. I zobaczymy, co będzie. Ale dobry znak, dobry znak. Rzucam obydwie wędki, czyli metodę i klasyka, na wprost drzewa, na jednej odległości. Taki trójkąt, powiedzmy. A po środku jest zanęcone na szczycie trójkąta. I klasyk. Klasyk oraz metoda mniej więcej tak przecinają się, stykają się, i pole nęcone. Więc mam parę godzin jeszcze na wędkowanie. Zobaczymy, może coś fajnego wejdzie. Ale uderzenie na metodę było. Szkoda, że się nie zapięło, ale miejmy nadzieję, że powtórzy. No i klasyk, przerzucam, obławiam te małe rybki i oczywiście nęcę miejscówkę pod dwie wędki na jednej odległości. Taka jest moja taktyka, łowienie z marszu bez wstępnego nęcenia, obławianie drobnicy, przy czym nęcenie, no i czekam na metodę, na jakiegoś bonusika. Ale branie było, to jest najważniejsze, więc powtórzyłem na tą samą przynętę. Ok. Okonik. Nieduży okoń, nieduża płotka i takie ryby skubią z klasyka. A na metodę po tamtym braniu jeszcze raz przerzuciłem, ta sama przynęta, odległość. No i najwyżej jeszcze z pół godziny potrzymam i zmienię kolor przynęty z pomarańczowej na piaskową, białą, żółtą. Pokombinujemy z kolorem. A na tą chwilę obławiamy płotki, które biorą, i jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. A więc odjazd na metodę. Coś jest, ale coś niedużego. Coś niedużego, ale cieszy, bo pierwsza rybka na metodę. Tylko zobaczymy, co. Leszczyk. No ale cieszy. Cieszy, drodzy Państwo. O, cieszył. Tak to jest, jak podbieraka nie ma się pod ręką. Więc z przynętą odpłynął, więc zapniemy inny kolor przynęty. Ale leszczyk był. Spiął się, poczuł luz. Spiął się. Muszę podbierak wziąć bliżej. Drodzy Państwo, tak aby nie mieć pod ręką, i wtedy będzie
idealnie. Więc machaj, będą ryby, będą. Ale ryby, ale zabawa jest. Nic dodać, nic ująć. No to już taka przyzwoita płoteczka, drodzy widzowie, spadła, czyli już taka fajna, oby takich więcej. Cały czas drobne rybki na klasyka, przeważnie mały okoń, który bardzo łyka, łakomczuszek. Na metodę ściągnąłem, jest godzina 9:14, potrzymam do 10:14 godzinę, założyłem piaskową, ona jest rybna, zanęta pod metodę rybna oraz dipowana w dipie rybnym. Na dole pływa rybka, czyli zdechła ryba, tak znakiem, że dip jest rybny, więc w piaskową w dipie rybnym zanęta rybna. No i zobaczymy, czy kolor taki piaskowy, nieodstraszający, rybny, mocno dipowany, przyniesie jakieś leszczyka, jakieś branie. Jeśli nie, zmienię mieszankę, za godzinę założymy żółtą. Żółtą w kolorze kukurydzy, jakąś słodką, mieszankę słodką. No będziemy próbować kombinować tak, aby coś na metodę w końcu wyholować, złowić, bo na Ringersa pomarańczowego były dwa brania, pierwsze się nieco cięło, na drugim, jak widzieliście, nieduży leszczyk, taki około 40 cm spadł. No i jeszcze bez wyholowanej ryby na metodę, tylko klasyk, nieduży okoń i mała płotka. No ale wędkujemy dalej, czekając na kolejne ryby, brania. Siedzimy i jest w pytkę. I takie ryby. Oj, nic dodać. Nic ująć. Mam nadzieję, że teraz będzie płotka, bo te drobne okonie to mnie denerwują po prostu. Łykają tak głęboko przynęte, delikatne brania, a łykają praktycznie do połowy ciała przynęte. Co mamy? Płotka. Płotki. To już tak fajnie, bo zaczepione za sam koniuszek. A okonie niestety bardzo głęboko. Wędkujemy i czekamy w końcu na pierwszą rybę na metodę. Chyba płotka, bo bardziej wygięty, większy opór stawia niż drobny okoń i prawdopodobnie będzie płotka. No chyba, że leszczyk mały, którego jeszcze dzisiaj nie złowiłem. No ale zobaczymy. Płoć, ładna była płoć, spadła. Ładna taka dwudziestka już płoć. Od czego, Pyzuś, masz podbierak? No wiecie, drodzy widzowie, od tego jest podbierak, aby podbierać rybki ciut większe niż palec.
No i przy podnoszeniu płotka spadła, ale była największa dzisiaj, ładna łódź. Przerzuciłem zestaw na metodę, założyłem białą przynętę, a tutaj obławiam dalej te nieduże rybki, przeważnie okonki i nieduże płotki. Nareszcie jakieś słonko przebija się przez dęby, a my wędkujemy dalej. I tak to mniej więcej wygląda. Nic dodać, nic ująć. Miejmy nadzieję, że zmiana przynęty na białą z odrobiną gu ananas pomoże. No zobaczymy, godzinę będziemy trzymać. Jest 11:04 do 12:00. Co godzinę mniej więcej zmieniam przynętę, przerzucam z gruntu. Jeśli nie będzie wskazania, założymy różową, żółtą. Mamy wybór w przynętach konkretny. A tutaj obławiamy klasykiem. Pinka, pinka i nic poza tym. Więc wędkujemy dalej. Miejmy nadzieję, że coś fajnego trafię na metodę. Najważniejsze, że słonko wychodzi. Ma być znów ciepło, około 20 stopni przez kilka dni. Niedługo. I miejmy nadzieję, że grzyby ruszą, bo w lesie jest mokro, ale zimne noce, grzyby nie rosną. A jak będzie ciepło, to grzybnia będzie pracować i znów będą prawuski młode i będziemy je zbierać, więc niedługo będzie znów wypad z lasu, a na tą chwilę odpoczynek, takie leniwe łowienie z gruntu na klasyka i metodę. Jest pytkę, nic dodać, nic ująć. Drodzy Państwo, zmienię przypon. Tamten już trochę zmęczony, już trochę tych okonków powyciągał, więc założymy świeżutki 0,10, 18 ochotkowa i 30-60 cm długości, czyli malutki przyponik z niewielkim haczykiem. Oraz ścienką żyłką. Dwie pinki do tego, szybka zmiana i mamy już prosty, niezmęczony przypon. Zakładamy robaki, wędkujemy dalej. Jest pięknie, pięknie, po prostu bajecznie, drodzy widzowie. Nie inaczej, bajecznie. Wiecie sami zresztą, jak to jest na tym łowisku, dlaczego jestem sam. Przecież nie ma żadnych zawodów, nie ma zakazu połowu na tym zbiorniku. A gdzie są renciści, emeryci? Przecież to niedaleko Kielc jest. Mają czas wolny. Jakby była ryba, to by były miejsca pozajmowane. Przecież jest ciepło, ciepło. Pierwsze dni jesieni. Więc dlaczego tutaj nie ma wędkarzy? Napiszcie w komentarzach. Co myślicie, drodzy Państwo, o tym kanale, o tych przepisach w Połańcu? Jak można by było rozwiązać to inaczej, aby można było zimową sobie powędkować, a nie tylko wędkarze, którzy biorą udział w zawodach wędkarskich, będą mieli tylko możliwość wędkowania zimową porą na zawodach w Połańcu? Napiszcie to w komentarzach. I co myślicie o PZW? I powiedzcie mi, dlaczego na Umrze, czyli tu, gdzie dzisiaj łowię, nie ma wędkarzy? Dlaczego nie ma wędkarzy? I tylko tyle proszę do dyskusji pod filmem. Zapraszam do dyskusji na temat kanału w Połańcu, nowych zakazach, obostrzeniach z PZW
i napiszcie mi, dlaczego na PZW nie ma ryb. Więc widzicie, tak to jest w PZW. I musimy wędkować, mordować się na takich wodach jak ta. No jakaś większa, no ale tamta, co mi spadła wcześniej, co mogłem z podbieraku ją wziąć, była zdecydowanie większa. No ale cieszy. Jakieś rybki są, nie za wielkie, no ale trzeba było pokombinować, trochę podsypać, trochę dobrego towaru i z małym haczykiem zjechać z 18, dwie pinki, 0,10 żyłka, 60 cm. No i jakoś się obławia tą drobną rybkę, która dzisiaj bierze. Taka przyzwoita rybka, praktycznie z opadu. Baja. I wędkujemy dalej, przerzucamy zestaw. Czekając jeszcze na coś fajnego. Robaków na niedźwiem dokładać. Zanęta i przerzucamy w niej rybka za rybką, ale wszystko nieduże, wszystko, drodzy widzowie, nieduże. Wszystko, drodzy widzowie, nieduże. Wszystko nieduże. Dobrze. Zdejmiemy białą. Założymy żółtą. Trochę raczki oskubały, widać. Założymy żółtą. Jeszcze dzisiaj żółtej nie było. Więc na żółtą pora. Dużą foremkę, tak aby więcej towaru weszło. Zanęta odmrożona z ostatniego wypadu z Karolem. Ze Strawczyna, bo rozrobiłem trochę z myślą, że sobie powędkuję. A nic praktycznie nie skubało, na zero nie byliśmy, ale szybko zawinęliśmy się, bo nie było sensu siedzieć na tak bezrybnej wodzie. Więc pomroziłem i teraz czas wykorzystać tą zanętę tutaj. Przerzucimy na żółtą i oby dała jakąś rybę. A czy da? Zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Czy dała jakąś rybkę? Czy nie? Bomba w górę. Coś jest niedużego na metodę. I to żółta. Dosłownie 10 minut niecałe temu
zmieniłem przynętę na żółtą. Widzicie, żółty kolor kukurydzy i jest coś niedużego. Niedużego prawdopodobnie będzie co? Co mamy? Płotkę. No ale cieszy, cieszy. Tak mówię, żółty kolor i płotka, czyli ładna płotka. Zobacz, taka mi spadła wcześniej, no i teraz taka ładna płoteczka, która skusiła się na żółtą go cukiereczka, więc baja. Płotka zaliczona z gruntu i o to w tym wszystkim chodzi. I jakoś to jest teraz siatkę, tak aby przesychała i z powrotem ta żółta. Więc trzeba było się wstrzelić z przynętą, ale czy da mi jeszcze jakąś rybę, zobaczycie to sami w dalszej części mojego filmu. Więc żółta daje radę, ale zobaczymy, czy to tylko przepływające, tak fuksem wzięła, czy żółty kolor dzisiaj jest skuteczny na tej wodzie. O, z opadu zanęta jeszcze się nie wypukała i taki gnojek. Okonek. Boże, dlaczego te okonie tak łykają głęboko te przynęty? Odhaczamy i wędkujemy dalej. Taka przyzwoita płotka z opadu, robaki niewyssane, zanęta jak widzicie, mocniej dociskam, niewypukana, więc dołożę tylko zanętę, mocniej docisnę, tak aby poleżała ciutkę, nie od razu się rozsypywała. I chcę dzisiaj wykorzystać tą mieszankę do klipa. I wędkujemy, czekając na kolejne branie. I rybka za rybką. No ale te okonie mnie denerwują, bo bardzo łykają. I delikatne brania są, wyssane robaki i okonie, które bardzo łykają robaki na haku. No płotki na razie nie będzie, bo płoć przeważnie z opadu, a teraz jak stoi, to prawdopodobnie będą delikatne brania i okonek. Jeszcze przerzuciłem zestaw. I nieduży okonek i zestaw przerzucony. Oj, 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 te okonki. Żółto muszę przerzucić zestaw,
Oczywiście na słodko ma być, to ma być na słodko. Daję F6, tak aby jakiś zapach słodki był, podkreślił naszą przynętę. Wiatr wieje nieźle, muszę pozbierać reklamówkę. Tak, widzicie, musiałem przerzucić, ściągnąć, bo okonik zahaczył mi o żyłkę. Rzucam praktycznie na styk, więc czasami może zejść i trochę może się zaplątać, ale tak dzisiaj sobie postanowiłem rzucać na wprost drzewa, więc tak rzucam, widzicie, na wprost drzewa i drugą trochę z boku. Jest ryzyko, że mogę zaczepić. Branie mam. Coś się bawi i siedzi. Zobaczymy tylko co, ale coś większego niż płotka. Coś większego niż płotka. Na żółtego cukiereczka, może być leszczyk nieduży, bo trochę mocniej idzie niż płoć. Opadało, podnosiło. No i żółty cukierek daje dzisiaj robotę. Ładny leszczyk, tylko muszę wyholować, taka dobra 40. Dobra 40. Dobra 40. Drodzy widzowie, więc rybka cieszy. Zobaczcie, jaka ładna 40. Zobaczcie sami, jaka ładna. Dobrze, i taka ładna 40, która skusiła się na żółtego cukiereczka. Która skusiła się na żółtego cukiereczka. Baja, płyń. Płyń, byczku. Nic dodać, nic ująć. Więc żółty cukiereczek dał radę. Drugie branie, druga ryba. I co godzina zmieniałem kolor, aż w końcu chyba szczeliłem się z kolorem, gdy nadciąga duży wiatr i niedługo będę musiał się zawijać. Ale jeszcze trochę powędkuję i zobaczymy co i jak. Od razu przerzuciłem na drugie, jest jakieś wskazanie. Tylko żeby nie było konek. Żeby nie był okonek. Spadł, całe szczęście. No i dobrze. No i dobrze. Więc zobaczymy robactwo. Jak widzicie, zobaczcie, skórka, kawałek skórki zostało. Więc zakładam świeże robaki i przerzucam zestaw. Znów pociągnięcie. Pociągnęło i puściło. Może powtórzy, czekamy. Chyba że ryba przepływała, obcierka była. No ale widzicie, sygnalizator się świeci, zgasł. O, pociągnęło. Może nagram branie. Więc czekamy, prawdopodobnie ryba zainteresowana żółtym cukiereczkiem. Patrzę na drugą, bo tę drugą też zarzuciłem.
czekamy. Nie ma co ściągać. Cukierek jest dobrze na bagnet nabity, więc nie ma prawa, żeby spadł. Więc czekamy. I wędkujemy. Tu nie wiem, czy było branie, czy nie, więc muszę podciągnąć trochę zestaw. Podciągniemy, sprowokujemy rybkę do brania. O, i zobaczymy teraz. Zobaczymy teraz. Ale żółta przynęta daje radę, daje radę. Pomarańczowa dała dwa brania, jedną rybkę leszcza, który spadł na początku, później inne kolory, biały, piaskowy, nie dawał rady, żółta daje radę, no i zobaczymy dalej jak, to już do końca na tą żółtą łowię, dipowałem we wszóstce, w słodkim, na słodycz. Ok, odbiorę. Karol. No co tam, koleżko? Halo? No, siema, siema. No, jak tam? No, a tam? No, u mnie, no wiesz, no, biorą te płotki na klasyka z gruntu. Leszcza wyciągnąłem takiego 40 cm na żółtą. Dopasowałem z kolorem i teraz widzisz, żółta. Daje radę, znów jakieś branie, płoć z gruntu na żółtą, no daje żółta radę, no. Aha. No. Płoć chyba będzie. Płoć. Z opadu praktycznie nie pukało się jeszcze. No i taka ładna, przyzwoita dwudziestka, która skusiła się. Baja. Przerzucamy zestaw i myślę, że jeszcze coś się fajnego może złowić. Dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. Dalej jest pytka. Odjazd, bomba w górę i znów żółty. Żółty na słodko. Tak pokazywałem. Mieszanka słodka. I kolejna ryba, tylko zobaczymy co. Zobaczymy co. Leszczyk. Czyli nieduży leszczyk, ale widzicie, wszczeliłem się z kolorem w dniu dzisiejszym. I to cieszy. Czyli branie było, płoć była, leszcz był. I teraz kolejna taka czterdziestka. Na żółtego cukiereczka. Nawet nie trochę mniejszy niż 40, ale lesio. Czyli lesio. Więc zobaczcie sam. Lesio, taka 35. Dobra. Więc nie ma co marudzić. Baja, cukierka też przamał. Przerzucamy zestaw. Wędkujemy dalej. Jest superowo. Nie inaczej, superowo.
dopalimy go. Dopalimy. I to ten atraktor Liquid z dynamita słodki posłużył mi do dopalenia mieszanki, czyli pelecików oraz zanęty, które dopaliłem też w tym samym zapachu, rozrobiłem w tym atraktorze swój pelet do dzisiejszego wędkowania. Czyli najpierw było rybnie, nie dało efektu, teraz na słodko. Żółto i słodko. I jakieś tam wskazania są, ale to czasu było potrzeba. Godzinami trzymałem przynęty różne kolory w wodzie i czasu było potrzeba, aby wszczelić się z przynętą. Trzy, cztery brania, trzy ryby na żółtą. No i zobaczymy, czy jeszcze jedną złowię. Trochę z boku, tak aby teraz nie krzyżować sobie, nie ściągać. Alert pogodowy, mówię, że dzisiaj był. Nie wiadomo, kiedy będzie konkretny wiatr, ale ma wiać nawet porywami do 100 km na godzinę, więc to jest poważna sprawa, drodzy Państwo, z takim wiatrem. No i w końcu jest nasz raczek. Widzicie, który skusił się, oszamał robaki. Teraz musimy go odczepić i jak spada z opadu. Co mamy, okonka czy płotka? Prawdopodobnie będzie płoć, bo z opadu. Zobaczycie, nawet z koszyka się nie wypuka, bo mocno ubijam. Jak ryba nie spadnie, to powinna być płotka. Tak mówiłem, zobaczcie, w koszyku jeszcze jest towar, który mocno ubiłem. I nieduża płoteczka, która wzięła z opadu. Więc nawet nie dokładam, ubijam tylko zanętę mocniej. Bo już się kończy, a nie chcę nowej mieszanki już rozrabiać. Skończę zanętę i zawijam się do domu. Czyli odmrożoną zanętę skończę i świeże już nie będę rozrabiał. I zakończę na dzisiaj to wędkowanie. Od razu zobaczę, czy jest wskazanie, czy będzie z opadu, czy dłużej będziemy musieli poczekać. Więc nie ma nic znakiem tego, że dłużej będę musiał troszkę, kilka minut poczekać na branie. Ok, 14:46, tak mówię, do 16:00 i zawijam się do domu. I czekam jeszcze na żółtego cukiereczka, na jakąś rybkę, na słodko, na metodę. Branie. Opada. Do brzegu, ale nie zapięło się. Musiałem, bo opadało. Ale branie było. Więc ta sama śpiewka. W słodkim nabijamy i zarzucamy. Żółta daje radę. Na drugiej mam branie. Na drugiej brani to intensywne. Prawdopodobnie będzie największa ryba dzisiejszego wypadu, bo bardzo intensywne branie, może być nieduży leszczyk.
czyli ta jakby godzina 14:57, ryby weszły w zanętę. Wiecie, na początku było nienęcone, łowienie z marszu, taktyka na piramidkę i teraz prawdopodobnie największa ryba, którą będę chciał podebrać, czyli leszczyk. Tak mówię, największa ryba na pinkę, weszły w te większe misie, czyli ładny leszczyk, taki 40. Czyli drugi lesio. Więc tak to wygląda. Czterdziecha. Kozma 40. I zobaczcie. Przeszył, więc musimy znów odpiąć. Przeszył się. Więc znów musimy odpiąć zestaw i taki lesio wraca. I przerzucam obydwie wędki. Jest w pytkę. Płyń, baja. Jest w pytkę. Czyli branie, bomba w górę, żółta i na słodko. I prawdopodobnie znów będzie pan lesio. Ale trzeba rybę wyholować. I widzicie, ile czasu straciłem rano na pomarańczową, piaskową, białą, różową, aż w końcu żółta daje radę. I na słodko. Najpierw była rybna, teraz na słodko lesio. Lesio nieduży. Ale cieszy. Tutaj. I zobaczcie. Kolejny leszek. Na żółtego cukiereczka. Nie inaczej. Ale jak to się mówi, oszczędność musi być. Oddaj cukiereczka. Tak mówi, oszczędność musi być. Oddaj cukiereczka. I taka rybka wraca. Baja. Szesnasta, zawijam się na Kielce. Późno wstrzeliłem się z przynętą, czyli żółtym kolorem, który mi dał jakieś brania. Na pinkę brało to, co widzieliście, drobna ryba. No i udało się wyholować jednego fajnego leszczyka. I tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim. Kilka godzin na wędkowaniu. Oto na tym zbiorniku umer woda PZW. I tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. I do następnego wypadu nad wodą. Nie inaczej. Jedziemy na Kielce. Pakuję się. Cześć.